I cześć, i czołem, z tej strony zupełnie absolutnie. Zapraszam na 48. odcinek z Car Mechanic Simulator 2018. Dzisiaj znajdujemy się na moim parkingu na pierwszym poziomie. Postanowiłem wrócić do korzeni i odnaleźć jakieś auto z początków i wyremontować je. Tutaj jest część aut jest już wyremontowanych. Trochę się ich nazbierało. No jeszcze nie działa tutaj tryb zdjęciowy. Dobra, tu. To auto nie jest naprawione. Widać, że to jest auto ze złomowiska. Bolt tape. Tutaj jest super. Tu może korwetę sobie weźmiemy. To jest zrobione, to jest zrobione. Tutaj też mamy korwetę. Jako Bolt Reptilie. A to jest jako Bolt Reptilia S. I sobie weźmiemy, wydaje mi się, to auto. Ten stan też nie jest zbyt dobry. No, ale spróbujemy. A ten samochodzik sobie w inną porę wyremontujemy. Miałem między odcinkami trochę nabić kasy i trochę popracować nad grą. Niestety jakoś się nie mogłem zebrać i czas, i w ogóle sytuacja taka, a nie inna. Ale to nic. 150 tysięcy powinno wystarczyć, żeby wyremontować to cacko. No dobra, dzisiaj będziemy w komplecie robić, czyli zarówno rozmontuję auto, jak i je zmontuję. Zwykle ostatnio oglądaliście tylko, jak już montowałem samochód. A tutaj będzie inaczej. No dobra. Może zacznijmy od... Może zacznijmy od... chciałem się przyjrzeć tylko, jak to wygląda. Spuszczę olej. Mamy wersję gry 1.5.2. Nie wiem, co zmienili. Nie czytałem opisu. Oleju nie ma, więc tutaj spoko. Ok. Zdemontuję co nieco. Jest to auto, wiadomo, z gry, więc nie będzie tu żadnych niespodzianek, żadnych niedoróbek. Znaczy, no w miarę, nie? Oczywiście, bo już jakieś tam niedoróbki też się pojawiały, nawet w tych oryginalnych, ale mam nadzieję, że tyle dni po premierze to już te niedoróbki zostały naprawione w kolejnych patchach. Taka ładna brązowa tapicerka prześwituje nam. A ja chcę zdjąć się skrzyni biegów, bo wymieniamy sobie normalnie silniczek dźwigiem i będziemy z poziomu dźwigu naprawiać. Ten silnik chyba już był ostatnio demontowany. Nie przeszkodzi nam jeszcze raz go zrobić. Z tyłu mamy rozwiązanie zacisków hamulca, nie mamy tu bębnów. Wszystko ok. Bardziej nowocześnie. Ale za to mamy też obejmy i takie wahacze proste. Od razu zobaczycie, jak mi idzie z naprawianiem, bo dawno tego nie widzieliście. I z kupowaniem rzeczy oczywiście. Bo tu też będzie... Będą chocki klocki oczywiście, jak zawsze. Ale myślę, że w godzinie się powinniśmy wyrobić z tym autem. Łącznie z testem na trasie. Ten kolor jest całkiem spoko, ten granat. Myślałem, żeby go jakoś przemalować. Korweta mi się kojarzy, a przynajmniej tutaj auto, które się wzoruje na tej korwecie, trochę mi się kojarzy z Miami Vice. Oni chyba jeździli korwetą jakąś. No i też mi się kojarzy, nie wiem, czy ktoś z was, ale dawno, dawno temu leciał serial Drużyna A. I tam chyba Buźka jeździł czasami
jeden z bohaterów drużyny, jeden z członków drużyny jeździł, znaczy w ogóle jeździł samochodami chyba jakimiś luksusowymi, ale zawsze takim podrywaczem, ale wydaje mi się, że on też czasami się pojawiał w korwecie. No i tu tak samo, zaciski, klocki. Pomiędzy odcinkami nie robiłem żadnych zleceń, ale wydaje mi się, że coś mam w magazynie, jakieś chyba ze dwie skrzynki. O ile mnie pamięć nie myli, z jeszcze poprzednich jakichś zleceń. Ale to się wszystko okaże. Jak tutaj wszystko zdemontuję i w ogóle jak... jak dojdę do końca. Jak starczy mi czasu, żeby zajrzeć do tego magazynku. Jak nie zapomnę oczywiście, bo zapominać często zapominam również. Chłodnica nie, chłodnicy nie ruszymy. Oczywiście pomimo aktualizacji jakichś tam marnych, nadal licznik stoi. Doświadczenia XP, więc niestety nie wiem, przykro mi z tego powodu, że nic się w tym temacie nie dzieje. Nadal nie robiłem dochodzenia, czy tylko u mnie, czy w ogóle wszędzie tak jest, że powyżej pewnego poziomu nic się z tym zrobić nie da. I musiał chyba uruchomić jeszcze jedną, nie wiem jak to nazwać, instancję gry i spróbować zagrać, ale zobaczcie ile to by mi zajęło czasu, jakbym miał wszystko od zera zacząć. A czy do czasu? No czasu dużo. Może bym się sprężył, to w miesiąc bym tutaj dużo zdziałał, ale... czy mi by się już chciało od początku zaczynać? Nie wiem. Dobra, mamy wyczyszczone to wszystko. Teraz sobie ładnie opuścimy autko. Weźmiemy dźwig, wyjmiemy silnik. Znaczy weźmiemy żuraw. Wyjmiemy silnik. Przeniesiemy go na... popychacz zaworów. Musimy wymontować. Nie wiem dlaczego. Co mu przeszkadza to, że jest... nie rozumiem tej... Co on tu mi pisze? Zamontuj, ale nie chcę. Zdemontuj. Wyjmij silnik. Czyżbym miał jakiś silnik w ogóle tutaj gdzieś, że on chciał popychacze? Nie, nie, nie. Zdejmij silnik z żurawia. Użyj żurawia do silnika. Ale... hello. Co tu się dzieje w ogóle? W ogóle jakiś... dobra, jest silnik. Pojawił się. Myślałem, że jakiś błąd jest. Może i jest, ale... coś się tam złego zadziało. Sobie akumulator wymienię, bo mam jeden w zapasie. Proszę bardzo. No i silniczek, zaczynamy demontować. Tutaj tak jak, może nie w poprzednim odcinku, ale jeszcze w poprzednim. Już nie pamiętam przy jakim modelu, ale... wiecie przy jakim? Przy jakimś Fordzie. Były trzy gaźniki. I tu mamy to samo. Co nieco brakuje, bo brakuje jednej z pokryw. Ja mogłem przekręcić to. Ten silnik, bo mi trochę wkurza takie pochylenie. Ale może najpierw zdemontuję miskę.
Wyciągnę to wszystko, co tu jest. I teraz przekręcę. Zastanawiam się nad tym kolorkiem, co tutaj zrobić. Czerwony, czerwona w sumie korweta mi się zawsze kojarzy, korweta z kolorem czerwonym. Ten granat całkiem spoko, ale przecież mamy dwie, to możemy sobie ją, tą drugą jakoś zrobić na czerwono. Ale też zobaczę, jakie są naklejki, bo już nie pamiętam z tego odcinka z naklejkami, jak wyglądają te naklejki. Może po prostu coś się wybierze z naklejek. Tutaj też klipsa jednego brakuje. Dobra, przekręćmy to, bo mi normalnie tutaj drażni trochę. No i co jest? O, dobra, działa. Z jakimś takim dziwnym opóźnieniem. Ale działa. Kolejny odcinek, mam nadzieję, że się uda mi nagrać na sobotę, czyli dzień przed Wigilią. Jeżeli ktoś ogląda to na żywo, znaczy na bieżąco może tak. Ale jeżeli by mi się nie udało, to się nie bójcie, bo na pewno będzie w Wigilię. Dziękuję za suby. Zbliżamy się do magicznego 1000. Może nawet na święta będzie magiczny 1000. Brakuje 4 subów, bardzo mało. Mam nadzieję, że odcinki się podobają. Może w święta zrobimy jakieś podsumowanie, co się pojawiło w tym roku, i czyli to podsumowanie na ten 1000, co się pojawiło w tym roku, co zniknęło, co ciekawe, coś zniknęło też z kanału. No i czy mam jakieś plany? W sumie nie mam żadnych planów na nowy rok. Nie myślałem o żadnych seriach, bo zwykle to, co planuję, to nie zawsze się sprawdza, tak jak było kiedyś na zapowiedziach w Minecrafcie, jak zdobyłem chyba 100 subów. Tak mi się wydaje, to coś mówiłem o tym, że jakie serie będą. Na pewno tam coś było z samolotem jakimś. Poczta lotnicza, coś takiego, i tego nawet nie ruszyłem, ale może czas wrócić do jakichś właśnie odcinków. Wszystkie te serie, właśnie demolka i budowa się skończyła, i te serie takie proste również, symulatory. Mam dwa pudełka, które czekają, i jakoś ciężko mi się do nich zabrać, bo trochę się zniechęcam, bo jednak te serie nie są tak ambitne, jak liczyłem. Często są niedorobione i często są jakieś tak... Po pewnym czasie popadamy w znużenie jakieś i już się nie chce. Nie ma tych emocji, co na początku. Naprawdę trzeba być wielkim fanem, żeby wytrzymać z takimi grami. Chociaż nie, no nie żałuję akurat żadnej z tych serii, którą grałem. Bo bym po prostu nie grał, bym przerwał serię. Przerwałem serię, dobra, już nie będę ukrywał. Przerwałem serię Bus Driver. Ona już nie wróci. Oglądalność była znikoma i sam nie byłem zadowolony z tej serii. W sumie ten symulator troszkę odbiega od dzisiejszych standardów symulacji, więc... Nie było sensu tego ciągnąć dalej, dlatego cała seria zniknęła z kanału. To jest chyba pierwsza i ostatnia seria, która zniknęła całkowicie z kanału, ale może się jeszcze jakaś pojawi, jeżeli coś będzie nie wypałem. Alex jest drugi honorowany, bo mało kto ogląda Alexa, ale nie, Alexa będę ciągnąć, nieskończoność pewnie. A jakie mam dwie serie, które czekają? Mam Demolki i budowę. Co ja mówię?
Mam wielkie maszyny, ale tam widziałem, że dużo ludzi już to było na kanałach. I roboty, i drony. Jeżeli ktoś to ogląda, to i chciałby jakąś z tych serii, to niech napisze, którą. Może się przychylę do prośby. Dobra, słuchajcie, bo odbiegam całkowicie od tematu. A tu robota jest do wykonania poważna. Trzeba tu oponki zdjąć. Naprawić felgi, jeżeli się da. I tu amortyzatorki też zdjąć. To już chyba ostatnia opona. Na pewno nie chcę się brać za jakieś serie takie długie, bo one strasznie tutaj absorbują i strasznie wyciągają, wiecie, taką grę się gra długo, ale jak się gra bez nagrywania, to się gra szybciej. Można w miesiąc ją zakończyć, a tutaj chcę płynąć tak normalnie, nie robić jakichś większych przerw między odcinkami, tylko żeby ona miała ciągłość i przez to taka seria się zamiast zamykać w miesiącu, zamyka się w roku na przykład. Tak było z Falloutem i w pewnym momencie można poczuć takie, no wiecie, taką schizofrenię trochę, że o co tu chodzi, co ja tu zacząłem? Bo już można zapomnieć o wątkach głównych, się przerywa, jeszcze inne serie są w międzyczasie. To wiecie, to wszystko jest, no niestety, kłopotliwe. Na streamie może nie byłoby tak, ale do streamu trzeba dorosnąć, trzeba mieć jakąś widownię i myślę, że tutaj YouTube na razie się dobrze sprawdza. A potem sobie pomyślimy o czymś innym. Dobra, amortyzator tylny typ B. Czyli zaczynamy zakupy. Tu wszystko jest. Docisk sprzęgła. Potrzebujemy drążek, dźwignia D. A, mamy to. Oponki zawsze stają. A felgi na szczęście mamy super. Filtr oleju V8, filtr paliwa. V8 HVC. Tam było to. Klips typ B potrzebuje. Na pewno cztery klocki hamulcowe, bo tych się nie naprawia. Dobra. Zobaczmy. A klips jeszcze muszę jeden kupić. To koło pasowe V8 OHV, koło zamachowe. Koło zębate wałka rozrządu. Łącznik typu B. Łącznik typ B i chyba to było to.
Dobra. Łożysko, piasty, łożysko dociskowe. Okej, jedna obejma. Jedna obejma i coś tu jeszcze widziałem. A, dwa ograniczniki. Tam i tak pewnie coś przeoczę, bo tam część rzeczy brakowało. Dobra, oponki na końcu. Mogę sobie ewentualnie zapisać, że mamy wyścigową B. Uwa, B. 225, 60 na 15. Osłona przegubu osi przedniej. Pasek V8 HVC był. Co my tu dalej mamy? Piasta tylna typ C. Piasta tylna typ C, dobra. I E, filtr powietrza. I E. Osiem, to jedno i to. I już widzicie, że przygotowanie takiego odcinka, gdzie tylko montujemy, to też jest czas. Typ E, dobra, typ E, ile tych dwa pokrywy stopy? I to też zajmuje czas i to mniej więcej właśnie pół godziny zajmuje mi, zanim włączę nagrywanie, tak, zanim tutaj, bo też muszę właśnie rozebrać. Naprawić wszystko. Pompa wspomagania. V8 HVF. No popychaczy mamy oczywiście 16. O rany się machnąłem. Nie kupiłem tych popychaczy co trzeba. Na szczęście są dość tanie. Dobra, tamte po prostu albo sprzedam, albo zostawię sobie do magazynku. Trafią. Do archiwum. Dobra, ramię CC, rolka pompy wody. Na pewno rozdzielacz zapłonu, rozrusznik. Tam jeden miałem na magazynie, a już nie pamiętam jaki. A nieważne, nie będę tutaj się cofał. No szkoda czasu. Ale nie, rozrusznik jest dobrze. Rura wydechowa początkowa V8 HVA. Serwo i skrzynia biegów.
HVF chyba, nie? Dobra, sprężyny, stabilizator przedni typ B. Sprężyny, stabilizator przedni typ B. Świec 8. Tarcza hamulcowa 2. Tarcza wentylowana 2 sztuki. Tłoki 8. Dobra, lecimy dalej. Już zbliżamy się do końca, spokojnie. Oho, oho, oho. Zapędziłem się, bo tych świec było mniej. Dobra, tłumik końcowy V8 OHV, tłumik środkowy, tuleja gumowa 6-12-14. Od razu sprzedaję te rzeczy uszkodzone, bo nie chcę się tu męczyć. Albo się pomylić i zamontować w starą część, bo potem mogłoby być to kłopotliwe dla mnie. Wałek rozrządu V8 OHVC. Wałek rozrządu V8 OHVC. Zacisk. Dwie zaślepki i jeden zbiornik paliwa. I mamy to wszystko. Dobra. Tutaj jeszcze mi na pewno brakuje jednego elementu, ponieważ pokrywa głowicy V8 OHVD. Typ A mamy. Typ B nie mamy, dobra. Bo to na pewno widziałem, że tego nie było. Okej, dobra, bierzmy się do pracy, bo czas ucieka. Aha, no dobra, montujemy to tutaj. I tam tutaj z rozdzielaczem jeszcze będzie palec rozdzielacz. A, jest palec rozdzielacz, myślałem, że go nie mam. Ale na szczęście jest. No szkoda, że wydałem na te popychacze niepotrzebnie pieniądze. Jedna jakaś śruba. A tak, tutaj z tej strony nie zauważyłem. Na pewno nie mam przewodów. No i je będę musiał na pewno kupić. Ale to na samym końcu zrobimy. Dobra, bawmy się w te popychacze.
Właśnie tu brakuje tego, że jak się już wybierze, to kursor powinien się pojawić już na tym przedmiocie. Ale to trzeba cofać. Dobra, pompa wody. Rolka pompy wody. Aha, jeszcze te ramiona muszą dokręcić. Dobra, przód mamy jako tako. Jeszcze tylko tłoki. Potem jeszcze obrócimy. Ten samochód nie będę tuningował, ale być może tego, tą drugą Bolt Reptilię spróbuję coś z nią może zrobić. Podkręcić ją. I sobie ją porównamy tą z tą. Zobaczymy, która ma w ogóle wyjściowo lepsze osiągi. I tą po prostu podkręcimy, bo nie wiem, S to może ta powinna być lepsza, jako S jako sport, może skrót. Uff, zrobione. Popychacze zamontowane. Coś mi myszka jakoś dziwnie chodzi. Dobra, tu nie ma śruby. Zobaczmy, jakie to przewody zapłonowe V8 HVD. Tu w ogóle są oznaczenia dziwne. Każde ma jakąś literkę inną na końcu, każda rzecz. Dobra, teraz przekręcę silnik, no i zamontujemy tutaj stopy i podpory, no i miskę olejową i to będzie silniczek w komplecie. No i prawie to mamy. Czyli mamy cały silnik złożony. Summer car, tak łatwo by nie było. Prawda? No właśnie, mam też summer car. I nawet chyba odcinek taki sobie testowy nagrałem z pół roku temu.
Ale to chwilowo nie na moje nerwy. Nie, no gra jest w porządku, tylko niepotrzebnie tutaj jest za dużo skupianie się na... Wiecie na czym. Na tych potrzebach fizjologicznych. I w związku z tym... Ja sobie zmierzę, żeby tutaj wszystkie części rozpoznało na 100%. I w związku z tym to trzeba pilnować, najeść się, być czystym i to trochę rozprasza, że możemy sobie spokojnie tego silnika montować. Nie, w ogóle trzeba rozkminić, jakie tam klucze, bo do każdego elementu są inny rodzaj kluczy. Ja to próbowałem najpierw ręcznie sobie spisywać. Ale pewnie bez pomocy i opisów z internetu to pewnie by się tak nie udało łatwo. Ale być może tej gry wrócę, bo ona jest jeszcze chyba jeszcze w takiej fazie, nie wiem czy ona już jest wydana kompletnie, czy ona nie jest w fazie jeszcze takiej bety. I być może jeszcze coś tam się rodzi, tam coś dochodzi, wiem, no... Oj, czegoś mi brakuje. Ale okej, okay, to wszystko w przyszłości. Tych gier się naprawdę dużo pojawia i dużo się też gier pojawia w takich jakichś promocjach, albo nawet darmowych, nawet są jakieś okazje, albo w jakichś pakietach takich, no, bundlach, że po prostu możemy naprawdę tanio kupić fajne gry. Tak mi się udało kupić drugą część. Oj, nie złożyłem przecież tych. Lara Croft tej nowej i po zagraniu, no nie wiem, 5 minut stwierdziłem, że to super seria na nagranie. Pierwszą skończyłem, to nie chcę mi się jakby wracać do niej zagrać jeszcze raz. Ale naprawdę ta seria tak wygląda filmowo i tak świetnie to wygląda, to naprawdę, no YouTube co prawda by tam zniszczył, zmasakrowałby trochę te filmiki jakościowo, ale no, mimo wszystko to jest obłęd, ta gra no, bardzo mi się podobała, przynajmniej na początku. Gry. Nie wiem jak tam dalej akcja się rozwija. No ale... Zapraszam i polecam, tak. Rura wydechowa początkowa V8 OHVD. To było tutaj, tak? Dwie sztuki, bo z dwóch stron. Dobra, skrzynia biegów. Także mówię, tych gier jest naprawdę dużo, bo można właśnie albo tanie kupić, albo nawet za darmo właśnie Homefront, dobrze mówię, tytuł FPS, który kiedyś też chyba nawet myślałem, żeby go kupić. Też był za darmo gdzieś dodawany, więc naprawdę, jakby miał się skupić tylko na nowościach, to by chyba tylko musiał siedzieć i grać. Nawet po prostu czasu nie starcza, bo wiadomo, że każdy też jeszcze ma swoje życie pozagrowe i nie zajmuje się tym zawodowo. Zawodowo mogą się zajmować ci, którzy są w stanie jakby... Są w stanie jakby zebrać taką ilość graczy, słuchaczy i oglądaczy, którzy po prostu byliby w stanie utrzymać tego youtubera, bo to nie jest takie proste. Naprawdę trzeba dużo mieć, no, w tych powyżej 100 tysięcy subów plus dodatkowo jakieś zewnętrznych reklamodawców, żeby w ogóle powiedzieć ok. Nie pracuję, rzucam pracę. No chyba, że ktoś jest uczniem, no to wiadomo, że jest na utrzymaniu rodziców, to też jest inaczej. Okej, okay, dobra. Dość tych mądrości, zróbmy sobie ten wydech i przejdźmy do... Dobra, zróbmy ten tył. I na końcu zrobię te morki i zrobię ten. I z opony.
Czas mamy dobry. Jak na taką konstrukcję od zera do bohatera. No tak, ale tych serii też nie można za dużo wrzucać, bo wiadomo, że nie uciągnie się tego silnika, że tak powiem, i tej przyjemności z grania, bo przecież nie o to chodzi, żeby się męczyć z daną grą i nakładać sobie tyle gier, tylko mieć z tego jakąś frajdę, a jednocześnie też, no, po części zawsze człowiekowi zależy na tym, żeby ktoś to oglądał, tak? No nie po to się wrzuca, dla własnej satysfakcji również, ale jak już się wrzuca, no to chciałoby się, żeby jednak tych 100 widzów przynajmniej obejrzało ten odcinek. Chociaż są serie, których bym się nigdy nie pozbył, bo na przykład taki Mad Max, to uważam, to jest bardzo dobra gra i naprawdę polecam wszystkim nawet nie oglądać, znaczy obejrzeć kawałek i powiedzieć, no taka, ja oglądałem właśnie, już kiedyś to mówiłem, oglądałem zwiastuny Mad Maxa, a już miałem go zamówionego gdzieś tanio. I mówię, kurczę, utopiłem pieniądze, bo nie za bardzo. I potem te oceny były też takie nie za bardzo. No, wiadomo, gra miała duże ograniczenia. Trochę miała z Tomb Raidera, trochę miała z innych mechanik. Tam bohater nie umiał się wspinać, przeskoczyć przez jakiś płotek. No to chyba zaczerpnęli z Wiedźmina. No i wiecie. Myślałem, że utopiłem kasę, ale jak zacząłem grać, to w ogóle inne w ogóle odczucia są. Super się jeździ i faktycznie czuć tą przyjemność z grania. Ale może właśnie tego nie widać, trzeba po prostu, niektóre gry po prostu trzeba dotknąć. To tak jak z, nie wiem, ze słuchaniem muzyki poważnej, prawda? Że czasami trzeba po prostu pójść do... Ojojoj, opon trzeba kupić. No trzeba pójść do tej opery czy gdzieś tam. Żeby na żywo posłuchać, to jest całkiem inne doznania. Opona wyścigowa. A wyścigowych mamy kilka. To była chyba ta. 4 sztuki. 15. 225. I 60. Ostatnio jeszcze wracając tam do tych serii, zacząłem nagrywać serię. No właśnie ona wyparła busa. Po prostu nie było sensu ciągnąć już serii tego typu, więc Euro Truck zaczął się. To jeszcze jest takie jeżdżenie bardziej dla przyjemności. Właśnie byłem trochę zdziwiony, bo kiedyś tam grałem tego Euro Trucka, ale byłem zdziwiony, że ta gra jest, potrafi być taka relaksująca. Mimo że no trzeba się tam skupić na drodze, ale jest całkiem inny odbiór, jak się ogląda innych youtuberów, którzy mówią cały czas, coś się dzieje, coś tam tego, takie żywiołowe, żeby to odcinek jakoś fajnie wyglądał, czego ja tak za bardzo nie robię. I nagle, wiecie, człowiek siada za kierownicą i myśli, że wow, też będą takie emocje tutaj, coś się będzie działo, że będę taki podniecony, że będzie się tak być fajnie w ogóle, taki fan totalny. A tak naprawdę odczuwam taki relaks totalny, totalny luz. Jadę i właściwie w pewnym momencie nawet nie chcę się mówić nic, bo to jest po prostu cała przyjemność takiego jeżdżenia. I człowiek zapomina o świecie po prostu. Nie wiem, może tylko ja tak odbieram tę grę, ale... Ale po prostu może mam inny poziom fanu. Oczywiście tutaj w tej grze, akurat w Car Mechaniku, to tak odpłynąć za bardzo nie można. Czy można odpłynąć na zasadzie, bo to jest gra w uproszczeniu, w przykręcanie i odkręcanie śrubek. Jakby nikt się tutaj nie obraził, ale no tak mniej więcej to wygląda. No można tam różne modyfikacje robić, ale ogólnie no te całe, cały rdzeń
właśnie te odkręcanie i przykręcanie. I w tym momencie można też wejść w taką poziom mantry, bo czasami mówię o czymś i jestem myślami gdzie indziej, to nawet czasami już zapomniałem, że o, ja już zmontowałem tą skrzynię biegów, coś takiego, no. Też jest niebezpieczne, bo mogę coś zamontować nie tak, prawda? Jakąś starą część. Na szczęście mi się chyba tak nie zdarzyło. No i okej, okay. A to chodziło, żeby gra... Chodzi o to, żeby gra sprawiała przyjemność przecież, nie? Okej, okay, to tak wstępnie tutaj mamy zrobione. Zostało nam 15 minut na karoserię, na co tam jeszcze? Na wyczyszczenie w ogóle karoserii. Piękne auto, kabriolet. Weź ty żurawiu, idź stąd. Dobra. A tu ja mogę sobie po prostu nawet nie wchodząc zdjąć? Nie mogę. Dobra, tu nic nie mogę. Bagażnik jest nieotwieralny. Tablicę wyjmiemy. Samochód będzie miał oznaczenie ZUP APS 19. A to dlatego, że samochód, który był 19, on nie miał tablic rejestracyjnych. Albo zróbmy 20, dobra, inaczej. Zrobimy ZUP APS 20. Z uwagi na to, że no tamten też ma, powiedzmy, jakieś tablice ukryte, nazwijmy to. Docisk nie sprzedałem. Dobra. Bolt Reptilia. Coś nie tak. Tu nie ma chyba podziału na S. Dobra, mam nadzieję, że dobrze robię. Ale jak z tymi światełkami? Aha, dobra. Tak to wygląda. Dobra. Bolt Reptilia, ten ma bagażnik, ale mnie interesują szyby jeszcze. Właściwie tylko jedna szyba jest tutaj. Ale przynajmniej z karoserią nie będzie dużego problemu. Okej. Okay. Dobra, lustereczko, powiedz przecie. I z tej strony. No już tu mamy tył. I dodatkowo weźmy sobie tutaj te tablice. Okej. Okay. Co by tu wybrać? A po kolei będę brał. Może niech będzie Arizona. Albo może nie. Louisiana. A co tam? APS 20.
Dobra. Teraz tak, wyczyszczę go. W ogóle jak budżet 135 tysięcy. Wyspawam. No i zobaczmy, jak on tu wygląda. Co to on pisze? Stan wnętrza 100. Jaki stan wnętrza 100? Coś mu tu się pomyliło. Aj. Nie tak. Przeniosę go sobie. Ładny ten kolorek. Tutaj. Żebym mógł sobie go... Oj, nie tak. Zdemontować. Siedzenie 8, skóra B, kierownica 7. Osiem? O rany. Już zapomniałem, co ja chciałem. Zamyśliłem się i... Siedzenie 8, skóra B. Dobra, weźmy to. A kierownica. Tak to jest, jak się myśli o czymś innym. Kierownica 7. Dobra. Tutaj jest miejsce tylko dla dwóch kierowców. Ok. Dobra, myślę, że to powinno być wszystko na 100. Jest na 100. Przejdźmy w takim razie do lakierni. I zobaczmy, co możemy tutaj wymyśleć. Zobaczmy w takim razie, jakie mamy malowania. Taki karbon. Paski. No, fajny. Czarne. I białe. O, tutaj to by super pasowało. Tak. Może weźmiemy sobie co? Myślicie? I jasność na 70. Ok. Maluję. Zmieniłem decyzję, bo uważam, że ta decyzja jest lepsza. Od razu jest plus 10 do prędkości. Tak wygląda w środku. Tutaj takie drewniane wstawki. Skrzynia biegów, radyjko i właściwie to wszystko. To w takim razie przejdźmy do zabawy. A dokładniej jeszcze tylko tutaj wlejemy oleju oczywiście. Bo bym znowu zapomniał. I tak by mnie nie wypuścili po prostu z garażu. Dobra, tu jak ładnie na tym białym widać logo pojazdu. No i wybierzmy się na tor Speed Track.
Zobaczymy, ile wyciągnie. Mam nadzieję, że 300, 300 tysięcy, 300 tysięcy, 300 wyciągnie. Równo idzie. Kureczka. 230. No 231. No niestety, więcej nie uciągnie. Szkoda. Okej, wracam do garażu. No szkoda, że tylko tyle, ale dobra, no trudno. Ale jak wygląda? My sobie potem porównamy z tym drugim kolegą, jak zrobimy go. Czy będzie lepsze, czy będzie gorsze? Będą ciekawe porównania. Dobra, wiecie, 56. minuta gry. To w takim razie, a 57 właściwie, to w takim razie zróbmy sobie jeszcze te krótkie otwarcie. O ile to mam. Tak, to mogę sprzedać. A zobaczmy, czy ja faktycznie coś mam. Mam jakieś skrzyneczki, mam dwie skrzyneczki. Tylko jeszcze tutaj powyrzucam to, żeby mi się tutaj wszystko nie pomieszało. Dobra. Dobra, startujemy w takim razie. Skrzynia numer 1. Co nam przyniosła? No, tak średnio. Plus 2, plus 1. Okej. I skrzyneczka numer 2. O, plus 5 nawet felga. Dobra. To tak to wygląda z tymi skrzynkami. Przejdę do sklepu numer 2. Wrzucę to sobie wszystko. I spotykamy się jeszcze na lotnisku. Jak to zawsze. Na opuszczonym lotnisku, którym straszę tylko ja. I godzina za nami, drogi. Już wiem, ile wyciąga, więc tutaj żadnych niespodzianek nie będzie. Ale pojedźmy sobie tutaj. Troszeczkę inne odczucia niż na takim torze. Po prostej. To jest troszeczkę nierówny. Prowadzenie też nie jest takie delikatne, ale dość charakterystyczne. Wow. No to wyciągnijmy te 230. Rzuca. Dobra, no tak to wygląda. To tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny, który już będzie przedświąteczny, albo nawet świąteczny, wigilijny taki odcinek, który mam nadzieję, że dużo będzie się działo, a może nie, zobaczymy. Wszystko się okaże. Do następnego odcinka w takim razie. Cześć.